Pora na miesiąc wolnego. Rząd przygotował właśnie projekt nowelizacji Kodeksu Pracy przewidujący dodatkowy miesiąc urlopu wychowawczego dla ojców. To po urlopie ojcowskim będzie dodatkowy czas, jaki, jaki rodzic powinien ojciec, pracownik powinien spędzić ze swoim potomkiem, żeby się z nim poznać, zbliżyć, zaprzyjaźnić. To ta nowelizacja to sukces Solidarności, bo rząd w pierwotnej wersji projektu przewidywał wykrojenie tego miesiąca urlopu wychowawczego dla ojca z puli przysługującej matce. W związku z powyższym kobiety miałyby wyłącznie 35-miesięczny urlop wychowawczy. Teraz będzie tak, że kobiety zachowają prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego, podczas którego budżet będzie płacił za nie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ZUS, a ojciec zostanie dodatkowo miesiąc wyłącznie dla siebie. Co ważne, jeśli nie skorzysta z tego uprawnienia, przepadnie.